Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda praca w barbershopie, ile trzeba się uczyć, żeby zostać barberem, a co najważniejsze, ile na tym wszystkim da się zarobić. Tu trzeba bardzo uważać. Poleci krew, czy nie poleci? Ja się boję, weź to. Wolę kobiece brody. Cześć. Cześć, witam. Cześć, witaj na Belwederskiej. Bardzo nam miło, że dzisiaj będziesz z nami pracował. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda w ogóle dzień w barbershopie, jak wygląda praca barbera. Zanim zaczniesz jednak strzyc klientów i trymować ich brody, bardzo ważne pytanie. Czy masz swój sprzęt? Nie mam, a powinienem? Powinieneś, to jest w takim razie zestaw nóżyczek dla Ciebie. Tak jak każdy szef kuchni ma swój nóż, tak każdy fryzjer ma swoje nóżyczki, których nikomu nie pożycza. I w pierwszej kolejności, zanim przyjmiesz swojego pierwszego klienta, zobaczymy, jak poradzisz sobie z trymowaniem mojej brody. Musisz założyć pelerynę. Nakładam jeszcze chusteczkę na kołnierzyk. Dobra. Żeby się włosy nie wbiły. No dobra. Prawie mi idzie. Okej. Nakładamy sobie troszeczkę pianki. Musimy ją rozetrzeć w dłoniach. Nigdy nie dotykałem męskiej brody. Robisz to bardziej w ten sposób. Rękawiczka się będę czuł chyba bardziej tak komfortowo, mi się wydaje. Ja też założę. I rozczesujesz? Rozczesujesz brodę, tak. Pytasz, w jaki sposób ją pielęgnuję, do jakiego efektu chciałby dojść. Jeśli widzę, że klientowi nie będzie dobrze, jakby to sugeruję mu jakieś inne rozwiązanie, albo staramy się dojść do porozumienia. A co wtedy, jak na przykład klient powie, ale nie o to mi chodziło? Jeszcze mi się to nie zdarzyło. Aha. Tutaj klient chce mieć te boki krótko wytrymowane. Będziemy ścinali, zobacz, wszystko to, co wychodzi nam poza tą... Poza palca. Poza tą linię. Tu mam nożyczki. Tu mam grzebień. Mi brakuje ręki, naprawdę brakuje mi ręki. Powinienem mieć trzecią rękę do bycia barberem. No pięknie. No pięknie, pochwalił mnie. Dostaniesz naklejkę. Dzielny barber. Ile mniej więcej Twoja nauka trwała? Ze mną to było dosyć szybko. Myślę, że kilka miesięcy. A jak to jest, powiedz mi, z kobietami w barbershopie? W ogóle nie wpuszczacie, czy...? Nie, no jak najbardziej są kobiety mile widziane. Okej, ale na fotelach raczej nie. Tylko, że... Na fotelach raczej nie, chociaż często panie pytają. Więc ja mówię jasne oczywiście, ale klasyczna męska fryzura, zapraszam na fotel. I raz mi się zdarzyło, tak. Ale to jest dobrze, że klient ma zakryte oczy, bo teraz nie może wyrazić swojej desaprobaty, że na przykład coś nie tak, nie? Powinniśmy w ogóle klienta uśpić i po przebudzeniu spytać, która część jest czyja. Wąsa przycinamy tak w trójkąt i twoje linie tutaj wargi wyznaczają po prostu. Trzeba bardzo uważać zawsze, czy jest różnica. No jest, bo tu mamy tu, mam takie to i tu. Będzie pan zadowolony. Te boki to odrosną, nie? Tydzień czasu, góra dwa. O, zasnął chyba. I teraz ważna zasada. Zawsze robimy do lustra i będziemy patrzyli bezpośrednio na brodę, będzie inaczej wyglądało niż w lustrze. Ale ma być tak jak w lustrze. I musisz sobie zrobić takie ciach. Kończy się broda, podbródek zaczyna szyja. To jest gdzieś tutaj, tak? Ale to też inaczej, jak się sobie to tnie, a inaczej jak się ma te dwie ręce i się jest face to face z klientem. No i fajnie. Nie no, jakie to jest, jak ja to dobrze zrobiłem, Boże. Jak ja się normalnie tu napracowałem. Ile nam to czasu zeszło? No zeszło, no trochę zeszło. No czasu nie liczymy, nie? Na filmie jakieś 2,5 minuty, nie? Ja bym się tak nie przyglądał, nie? Pięknie. Będzie pan zadowolony. A to jest z boku drośnie. Brawo. Dobrze. Naprawdę jest nieźle. I o taki komentarz. Dobrze. Jest dobrze, jest git. A właśnie jak z klientami? Wracają często? Czy jak już się przyzwyczajają do jednego barbera, to chodzą do niego? Czy... Jeżeli klientowi raz się spodoba, to z reguły wraca, tak? Znaczy ja tak mam, że do pierwszej pomyłki mojego barbera. Jak... Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby za każdym razem dawać z siebie maksa. Mój dzień trwa od 7 do 8 godzin. A jak ze stawką godzinową u Was, jako pracowników? Warszawa to myślę, że spokojnie, mówię, w zależności od liczby klientów, tak? Okay. Od 20 do 40 zł na godzinę, myślę, jest realne. Z reguły w większości zakładów jest tak, że jest płatne od klienta. Jeżeli chcesz zacząć całkiem od początku, no to w zasadzie potrzebujesz pójść na kurs około miesięczny, wystrzyc około tych 100 głów, tak? Okay. I taki kurs kosztuje z reguły około 15 tysięcy złotych. Więc zawsze można być lepszym i zawsze można poszerzać swoje umiejętności. Pewnie, tak. Nowe techniki, nowe maszynki, nowe brzytwy. Nie wiem, co wczoraj robiłem, ale strasznie mi się rękę trzęsie. Nie wiem, kto się bardziej stresuje teraz, czy ja, czy klient, ale...
Zostało nam w zasadzie ostatni punkt, czyli wygolenie policzków. Bez smarowania? Ja nie używam, dzięki temu mam widoczność na wszystko. Po każdym kliencie narzędzia myjemy, dezynfekujemy, okay. Potem wrzucamy do słoja z płynem dezynfekcyjnym. Okej. W oczekiwaniu na kolejnego klienta. Teraz ja chcę wyglądać dobrze i troszkę przytnie mój kontur, nie? Dali mi najgorszą zmiotkę, jaką mieli, żebym się tutaj wymęczył. Zapraszam pana na fotel. Coś do picia? Kawa, herbata, kawa, woda, proszę. Kawę. Pan się nie przejmuje. To mój pierwszy dzień. Ale będzie pan zadowolony. Czyli tak, broda. Obciąć końcówki i uformować. Znamy się na tym. To lecimy. Znamy się na tym, więc od czego zaczynamy? Podoba się ta atmosfera właśnie w barbershopach, nie? Że ona jest taka... Po prostu luźna, nie? Taka jest tak... Kurczę. Co się nie powie, to i tak to są wszyscy sami faceci. Można pogadać sobie o dziewczynach, można pogadać sobie o alkoholu. A właśnie, jak z alkoholem? Też macie takie opcje, widzę, że tu jakieś buteleczki są i często w barbershopach jest tak, że można się... Mamy jakieś... alkohol, aczkolwiek nie jest często jakby degustowany przez klientów. Trzeba tym wstrząsnąć, okej. Okay. Trochę to jest tyle? O, myślę, że będzie okej. Okay. Rozcierasz w dłoniach i masowujesz. Wbijamy tam palce. Dobra. I... Nie wiem... To jest dla mnie takie mało komfortowe dotykać męskie brody. Wolę kobiece brody, chociaż nie mają, ale mógłbym, jakby miały, to bym wolał. Tutaj jest ten dyskomfort, że nie wiemy właśnie, nie wiemy gdzie jest ta linia, nie? I dokąd ciąć. Bo co rozczeszę, to one są, każdy tak jest zaraz swoim życiem żyje, więc... Przycięliśmy ją troszeczkę z długości, teraz trochę przytrzymujemy te baki. Dobra. Uważamy też na piercing. Czasem, jeśli może nam przeszkadzać, możemy poprosić wyjęcie. I między klientami robicie sobie przerwy, czy jak to wygląda? Zależy, wiesz co, zależy ile godzin pracuję. Jakby staram się dbać o swój komfort. Też czasem trzeba przestać patrzeć na włosy, zarost. Więc po prostu musisz odejść od maszynki. A jakie są największe plusy i minusy twojej pracy, według ciebie? Minusów nie widzę raczej. Plusy? Wiesz co, ja bardzo lubię swoją pracę i chętnie do niej przychodzę. Nie widzę raczej minusów. Czyli mówisz, że stricte minusów to nie ma, bo mnie to plecy bolą, ale ja to nie jestem przystosowany do tego typu pracy. W sumie do żadnej pracy nie jestem przystosowany. Myślę, że pomyłki nie są mile widziane, choćby dlatego, że potrzeba wiele czasu, żeby na przykład dojść do takiej długości. No na pewno. Raz zdarzyło mi się zrobić dziurę, ale nie było widać i klient się nie kapnął. Ja się boję, weź to. Ja się boję, że ja zaraz zjadę tą maszynką. No, bardzo bo to jest tak, wiesz, na pograniczu jestem. Czyli chcesz powiedzieć, że trzeba było brać whisky? Trzeba było, tak. Nie wiem, czy ja, czy ty, bo mi się jeszcze ręce trzęsą, więc może by mi się wyrównały wtedy. Zostawiam teraz klienta w rękach Patryka. Na pewno, żeby zostać dobrym barberem, trzeba poświęcić dużo czasu na naukę, na lekcję praktyczną, po to, aby klient nam zaufał. Szefie, powiedz, jak mi poszło dzisiaj? Jak na pierwszy raz, poradziłeś sobie naprawdę świetnie i wszyscy zgodnie to przyznajemy. Dobra, pracowałem dzisiaj około 5 godzin, pomogłem przy trymowaniu kilku osób i ile za to wszystko bym zarobił? Ja dzisiaj wychodzę z pracy z wytrymowaną przez siebie brodą, a ty dostaniesz od nas dniówkę 100 zł. 100 zł? To jest bardzo dobra dniówka za 5 godzin i pomoc przy kilku klientach. A wy pamiętajcie o subskrypcji kanału i o tym, aby napisać w komentarzu, jaki kolejny zawód mam sprawdzić w kolejnym odcinku.